Doping to gówno, z którym nie warto mieć nic wspólnego. Ja nazywam się Krzysztof Maksel, jestem olimpijczykiem i członkiem Komisji Zawodniczej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i pozwolę zabrać sobie głos w tej śmierdzącej sprawie jeszcze raz. Intro. Widzowie, po wczorajszym materiale ochłonąłem trochę. Sprawa Karasia śmierdzi. Robert na samym początku mówił, że nie brał, że będą badać jego próbkę B, żeby potwierdzić niewinność. Chwilę później przyznał się do stosowania zabronionych środków, ale nie widział w tym nic złego, bo jak sam mówi, wziął je pół roku wcześniej. Dla kogoś niezwiązanego z profesjonalnym sportem to tłumaczenie brzmi naprawdę dobrze. Śladowe ilości podczas próby pobicia rekordu świata brzmią tak, jakby nie miały wpływu na wynik. Ale co wy na to, jeżeli powiem wam, że zdecydowana większość zawodników, którzy wpadają na dopingu, wpada właśnie w okresie przygotowawczym, treningowym, a nie właśnie w czasie startu. To właśnie w tym momencie wchodzisz na bombę i trenujesz swój organizm. Nikt nie jest przecież tak głupi i naiwny, żeby brać doping przed startem, bezpośrednio przed startem, wtedy, kiedy ryzyko wpadki jest największe. Zastanówcie się, dlaczego zawodnicy z takich krajów jak Rosja bardzo często jeżdżą na zgrupowania do krajów trzeciego świata? Myślicie, że ze względu na klimat? Czy może niskie ryzyko, że przyjedzie niezapowiedziana kontrola antydopingowa z programu ADAMS? Bo najbliższe laboratorium jest w sąsiednim państwie. I pewnym jest, że kontrolerzy nie dostaną zgody na wyjazd. To takie pytanie, ciekawostka. Wracamy do Karasia. Jestem zdezorientowany. Z dostępnej mi wiedzy, środki, które brał, nie miały żadnego wpływu na jego start w Brazylii. On pobiłby ten rekord ze środkami i bez. Zastanawiam się tylko, dlaczego je wziął. I mam pewną teorię. Karaś wziął koksy przed walką z Filipkiem z obawy, że ją przegra i będzie siara. Z nadzieją, że kiedy znowu zacznie startować w triatlonie, jego organizm zupełnie się wyczyści. Problem w tym, że prawdopodobnie Światowa Agencja Antydopingowa zrobiła taki krok do przodu, że środki, które brał w styczniu, nadal są wykrywalne. A nie tak jak początkowo myśleli, będą trzymały się w organizmie tylko 3 dni. Nie ma się co oszukiwać. Karaś kary nie uniknie. Jeżeli sprawa jest już w Polsce, to raczej nie udaje jej się zamieść pod dywan. Druga teoria na temat całej tej dramy? Karaś wpuścił do swojego teamu człowieka, którego nigdy nie powinien. Czarodzieja, który obiecywał gruszki na wierzbie, a wyszła z tego afera, która nie była tego warta. Finalnie na Roberta usiadły całe media. Wszyscy jadą go do spodu, ale ta sprawa, jak wiele innych, nie wydaje się być czarno-biała. Widzę wiele komentarzy mieszających Roberta z błotem. Pod każdym postem szlagier. Karasie jedzą gówno. Wszyscy sportowcy biorą! Narcyz! Oszust! Miniatura tego filmu też jest mocna. Sorry, jeżeli to oglądasz, chcę, żebyś wiedział, że nie jestem twoim hejterem. Nazwałbym się raczej zawiedzionym kibicem. Wiem, jak ogląda się sport z kanapy. I wiem, jak łatwo z tej perspektywy ocenić sportowca, który robi coś wielkiego. Wiem też, jak trudno jest uprawiać sport i wiem, z iloma wyrzeczeniami się to wiąże. Robert jest winny. Takie jest moje stanowisko. Ale Robert to też gość, który przyczynił się do tego, że wiele osób wstało z tej kanapy i zaczęło robić coś dla siebie. Ja sam, zmotywowany jego wynikami, zużyłem sobie rower triatlonowy. Należy mu się nauczka na przyszłość, ale należy mu się również szacunek za to, czego dokonał. Bo nie mogę się z tym nie zgodzić. Robi rzeczy niezwykłe, nieludzkie. I jak widać, nic co ludzkie nie jest mu obce. Również błędy. W sporcie najważniejsze są emocje, ale proszę, walczmy o to, żeby jak najmniej było tych negatywnych. Starajmy się raczej edukować, wyciągnąć z tej lekcji jakąś naukę, żeby w przyszłości woń dopingowego gówna nie ciągnęła się za żadnym sportowcem. Walczmy z hejtem równie mocno jak z dopingiem. Doping to plama na honorze sportowca, ale nie przekreśla jego dotychczasowych zasług. I na koniec, wiecie dlaczego sportowcy biorą doping? Często w obawie przed przegraną, a nie po to, żeby wygrać. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Będę przyglądał się całej tej akcji i informował was o nowych faktach z tej sprawy, a może i z innych. A jak zasubskrybujesz ten kanał, to dowiesz się o tym pierwszy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, że byłeś ze mną. Cześć!